Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Board Games TV. Ja na imię Rafał, a dziś zapraszam Was na kolejną recenzję. Tym razem przyjrzymy się grze Zamki Burgundii w wersji Big Box, czyli z rozszerzeniami i dodatkami spod skrzydeł Ravensburgera. Jest to kolejna edycja tejże gry. Gra już naprawdę ma sporo lat na karku. Autorem gry jest Stefan Feld, jeden z moich ulubionych autorów gier planszowych, twórca naprawdę świetnych eurogier, ale zobaczcie sami, jak wygląda ta odświeżona wersja gry, jakie dostajemy rozszerzenia, o co w tej grze chodzi, no i za chwilę Wam powiem, czy warto tą grę mieć na swojej półce. Zapraszam Was gorąco. Dobrze, moi drodzy, witam Was przy stole, więc pora i czas omówić zasady gry. Na początku oczywiście musimy przygotować grę. Na środku umieszczamy planszę. Plansza jest dwustronna w zależności od ilości osób, które będziemy grali. To jest strona dla dwóch, trzech graczy. Następnie musimy przygotować taką planszę. Musimy przygotować żetony towarów. Spośród wszystkich towarów musimy je pomieszać i stworzyć 5 stosów po 5 kafelków. I na razie umieścić je pozostałe w pobliżu i na każdym takim miejscu umieścić właśnie taki stosik. To będzie też wyznaczało nam koniec gry, czyli którą rundę mamy z kolei. Następnie musimy posegregować odpowiednie kafelki w łości zgodnie z kolorami. Jak widzicie, niektóre są odkryte, niektóre zakryte, bo te niebieskie zamki, kopalnie czy karczmy, one są dostępne, widoczne, natomiast klasztory, pastwiska, budynki czy żetony czarne będą zakryte. No i musimy umieścić w odpowiednich sekcjach odpowiednie żetony. Jak widzicie, jest to dla trójeczkę, to zaznaczone dla rozgrywki trzyosobowej. Ja Wam pokażę dla dwóch osób, więc umieszczamy tylko odpowiednie żetony w tych oto miejscach. Na środku umieszczamy czarne żetony też w odpowiedniej ilości. Jeżeli gramy z dodatkiem w karczmy, bo gdyż jest to Big Box, więc mamy tutaj dodatki i postaram się Wam je też omówić. Mamy karczmy i na początku każdej fazy, a tych faz mamy 5, będziemy umieszczali obok takiego właśnie środkowego rynku jedno karczmę. O tej karczmie za chwilę Wam powiem. Jeżeli gramy również z dodatkiem z tarczami, również losowo wybieramy 6 tarcz i umieszczamy je po w jednym magazynie i gracze będą mogli te tarcze zdobywać. Jak? Oczywiście też się tego dowiecie. W rogu mamy również płytki premiowe, czyli jeżeli gracze zapełnią odpowiednią pola koloru, otrzymują premię. No i oczywiście mamy tor, gdzie umieszczamy swoje znaczniki punktów zwycięstwa oraz tor kolejności, który musimy ustalić kolejność na początku gry. W pobliżu również trzymamy pozostałe monety oraz żetony pracowników. No i tak naprawdę plansza jest gotowa. Teraz każdy z graczy dostaje swoją planszetkę posiadłości, którą będzie rozwijał. Gracze muszą oczywiście wybrać odpowiedni numerek, który jest tutaj w lewym dolnym rogu i każdy z graczy musi otrzymać taką samą planszę. Otrzymuje zamek startowy, który umieszcza na jednym z tych zielonych pól. Otrzymuje w zależności od kolejności odpowiednią liczbę monet, jednego pracownika i 3 losowe towary, które umieszcza w swoim tutaj magazynku. Pozostałe towary, które nie użyliśmy, wędrują do pudełka. Gracz otrzymuje się oczywiście swoje kości w swoim kolorze i jeżeli gramy z dodatkiem, tutaj szlaków, gracz otrzymuje w zależności od ilości graczy odpowiednią liczbę takich szlaków i gracze będą w losowy sposób sobie te szlaki układali i one będą pomagały zdobywać jakieś dodatkowe bonusy. Również spokojnie Wam o tym opowiem. No i tak naprawdę jesteśmy gotowi. Oczywiście, jeżeli gramy z rozszerzeniami, czyli z dodatkowymi budynkami, włościami, wtasowujemy je oczywiście w te oto żetony. Gracz rozpoczynający bierze również białą kość i możemy przystąpić do rozgrywki. Dobrze, przygotowanie mamy za sobą. Teraz powiem Wam, jak w tę grę grać. Gracze będą rozgrywali 5 faz i w każdej fazie będzie rozgrywany 5 rund. Każda faza będzie nam oznaczała, że zabieramy odpowiednie towary z odpowiedniego rzędu. Mamy fazę od A do E i bierzemy na początku pierwszej fazy wszystkie płytki z towarami i umieszczamy je losowo na tych oto miejscach, które będą również nam wskazywały rundy gry. I teraz gracz, który jest graczem rozpoczynającym, który jest najdalej na tym torze kolejności, bierze również do siebie białą kość. I teraz
Oczywiście na początku każdej fazy, jeżeli będziemy przechodzili do kolejnych faz, będziemy zbierali pozostałe płytki. Oczywiście na początku po przygotowaniu tego nie robimy. Kiedy przychodzi kolejna faza B, C, zbieramy wszystkie płytki włości i dokładamy nowe. Czyli cały czas będzie się nam tutaj zmieniała sytuacja na planszy. No i teraz gracze biorą swoje kości, gracz rozpoczynający razem z białą kością rzuca nimi i będą wykonywali akcję. Gracz, który rzucał białą kością, będzie teraz przenosił pierwszy od góry żeton do odpowiedniego magazynu. Czyli mamy dwójeczkę, umieszczamy do dwójeczki. I ten towar będziemy mogli sobie tutaj pozyskać. I okej, i teraz zaczynając od gracza rozpoczynającego, gracz wykonuje dwie akcje, używając swoich dwóch kości i będzie mógł teraz zrobić akcję. Może wykonać cztery dostępne akcje. Pierwszą z nich jest to pozyskanie płytki włości z planszy. Aby móc pozyskać płytkę włości z planszy, gracz musi umieścić kość na swoim portrecie i następnie bierze płytkę. Bierze płytkę z odpowiedniego segmentu, czyli jak mamy piątkę, bierze z piątki i wybiera jedną z dostępnych płytek i umieszcza ją do swojego zasobu. Tutaj na razie na lewą stronę. Nie układa jej od razu na swoją posiadłość. Aby móc umieścić posiadłość tutaj, do posiadłości swoją płytkę włości, musi wykonać kolejną akcję, czyli umieszczanie płytki na planszetkę gracza. I teraz na przykład gracz może teraz umieścić tą kopalnię, mając odpowiednią kość, bo aby móc położyć płytkę, musi gracz mieć odpowiednią kość, która będzie pasowała do danego pola, oraz musi płytka przylegać już do leżących płytek na planszy gracza. Czyli na przykład gracz miałby czwóreczkę, mógłby umieścić taką kopalnię. Gracz w czasie gry może manipulować wynikami kośćmi dzięki pracownikom. Pracownicy będą po prostu dawali graczowi możliwość zmiany wyniku kości o jeden do przodu lub do tyłu. Może użyć nawet kilku takich pracowników do jednej kości. Gracze, kiedy wykładają płytkę włości, aktywują od razu taką płytkę. W zależności od jakiej płytki mamy różne rzeczy. Pierwszą z nich na przykład będą to klasztory. Są to takie żółte płytki. Te żółte płytki, kiedy umieszczamy, one dają nam jakiś efekt, który będzie działał na nas podczas gry, ewentualnie dawał nam jakieś bonusy na koniec gry. Także tych budynków jest naprawdę bardzo dużo. Nie będę Wam teraz o tym mówił, ale na przykład tutaj mamy na przykład 4 punkty za każdy jakiś budynek, czy otrzymujemy jakieś pieniążki za coś. No, jest tych naprawdę sporo, jest tutaj nad czym pokombinować. Kolejną włością, płytką włości jest to statek. Statek, kiedy umieszczamy statek do swojej posiadłości, będziemy mogli poruszyć się o jedno pole na torze kolejności oraz będziemy mogli wziąć wszystkie towary z jednego dowolnego magazynu i umieścić tutaj na swoją planszetkę. Oczywiście musimy mieć miejsce na taki towar, czyli jeżeli byśmy mieli tutaj puste, umieszczamy. Jeżeli mamy towary w takim samym kolorze, to po prostu umieszczamy je jeden na drugim, czyli możemy je tutaj zbierać. Jeżeli nie mamy miejsca, nie możemy wziąć niestety, towary zostają w tym oto magazynie. Kolejną płytką włości są to zamki. Zamki, kiedy gracz umieszcza taki zamek u siebie na włości, będzie otrzymywał dodatkową akcję. Czyli będzie mógł sobie taką wirtualną kość wymyślić dodatkowy wynik i wykonać sobie jedną z dostępnych 4 akcji. Dalej mamy kopalnie. Kopalnie nie przynoszą nam od razu tutaj jakiegoś bonusu, jednak na koniec każdej fazy będziemy otrzymywali za każdą taką kopalnię jedną monetę. Dalej mamy pastwiska. Kiedy umieszczamy pastwiska na swoje tutaj łąki, na pastwiska w swojej planszetce, gracze będą otrzymywali punkty. Będą otrzymywali punkty za ilość zwierząt, na które się ile się tutaj znajduje. Czyli jeżeli jest to pierwsza płytka na pastwisku, gracz otrzyma tyle punktów, ile jest zwierząt. Następnie, kiedy będziemy dokładali do tego pastwiska takie same zwierzęta, taki sam rodzaj zwierząt, gracze będą otrzymywali sumę tych wszystkich zwierząt, czyli nawet te, które są poprzednie. Czyli jakby miał tutaj już 4 krowy, to dostałby 4 punkty, prawda? Natomiast jeżeli położyłby owce, to dostaje tylko i wyłącznie punkty za owce.
Następnie mamy budynki. Budynków mamy naprawdę sporo też i każdy budynek ma jakąś inną funkcję, która pozwala graczowi wykonać tą akcję od razu. To wszystko jest też fajnie opisane na planszetce i mamy akcje, które pozwalają nam wziąć jakoś dodatkowo płytkę z planszetki i umieścić do siebie, ewentualnie umieścić na swoją posiadłość ze swoich rezerw, dostać nowych pracowników, pieniążki, dostać punkty, sprzedać towary, więc możemy się tutaj nieźle kombinować. Jeżeli gramy z dodatkiem, mamy wśród tych budynków takie specjalne białe zamki, które również umieszczamy je w miastach. I też trzeba zwrócić uwagę, że w jednym mieście, czyli tym takim obszarze beżowym, może znajdować się tylko jeden budynek jednego rodzaju. No i taki zabiały zamek jest to, daje nam możliwość wykonania akcji dzięki wynikowi z białej kości, czyli tutaj już możemy sobie korzystać również z tej białej kości. Gracze będą, jeżeli wyrzucą podwójny wynik, czyli będą mieli dublet, będą mogli skorzystać z tarcz, które się tutaj znajduje. Jeżeli gracz ma na przykład, puśćmy dwie piątki, może on wziąć z magazynu piątki tarczy i umieścić ją na swój zamek, w swojej tutaj posiadłości i od tej chwili ta tarcza na niego działa. Więc to jest też fajne, więc tutaj też graczowi dają jakieś różne możliwości, dodatkowe punkty za coś i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jeżeli gracze umieszczają te płytki włości na planszetce i zapełnią jakiś obszar, na przykład zapełniłby gracz tutaj pastwiska, no to gracz będzie mógł otrzymywać odpowiednią liczbę punktów. W zależności w której fazie i jaka jest powierzchnia zamkniętego obszaru, gracz otrzyma odpowiednią liczbę punktów. Czyli gracz tutaj zamknął 3, czyli mamy 6 punktów, zamknął to w fazie A, czyli plus 10, czyli dostaje 16 punktów za to, że zamknął takie pastwisko. Dodatkowo, kiedy gracz zapełni wszystkie pola w jednym kolorze na swojej planszetce gracza, otrzymuje odpowiedni bonus w zależności też od ilości graczy. Pierwszy gracz, na przykład w rozgrywce dwuosobowej, bierze płytkę bonusową i otrzymuje 5 punktów. Kolejny gracz, jeżeli to zrobi, otrzyma 2 punkty. Dodatkowo gracz w swojej kolejce będzie mógł zamiast tych akcji brania i wykładania płytek włości, może skorzystać z tych płytek na środku. Może wydać 2 monety i to może zrobić raz na rundę i kupić sobie te płytki ze środka. Te płytki są zaznaczone taki czarną kropeczką, one są z innego stosu, ale one działają na ten sam sposób co pozostałe, ale to są tak jakby dodatkowy rynek. Jeżeli gramy z karczmami, to taka karczma leży też na tym środku i gracz może kupić ją za 2 monety i umieścić ją na dowolnym polu. Jest to taki jakby zapychacz pola, który pozwala zamykać obszary, ale również zwiększa taki obszar o 1. Czyli jeżeli miałbym tutaj zamknięty obszar na tych pastwiskach i umieszczona by była taka karczma, to ten obszar liczy się jako 4, nie jako 3. Czyli też taki jakiś dodatkowy, ciekawy bonusik. Gracz zamiast właśnie wykładać i pobierać płytki, może po prostu wziąć pracowników, umieszcza dowolną kość, używa dowolnej kości i bierze 2 pracowników. No i jeszcze mamy akcję sprzedaży. Akcja sprzedaży polega na tym, że gracz będzie mógł sprzedawać swoje towary. Gracz będzie mógł sprzedawać towary ze swojej planszetki z taką wartością kości, jaką używa. Czyli używa piątkę i może sprzedać towary z piątką. Sprzedaje zawsze wszystkie dostępne towary i dostaje 1 monetę oraz za każdy sprzedany towar odpowiednią liczbę punktów w zależności od liczby graczy i to trzyma w tym oto miejscu i wtedy zwalnia mu się miejsce w magazynie. Jeżeli gramy z szlakami, to gracze sprzedając towary nie umieszczają tutaj, tylko sprzedane towary umieszczają na pierwsze wolne pole na naszym szlaku. Jeżeli taki towar zgadza się z kolorem na szlaku, to dodatkowo gracz otrzyma taki bonus. Jeżeli nie, to niestety takiego bonusu niestety nie otrzyma. No i kiedy gracze wszyscy wykonają swoje 2 akcje, przechodzimy do kolejnej rundy, aż wykonamy 5 rund.
I wtedy, tak jak mówię, faza kończy się i przechodzimy do kolejnej fazy, czyli zbieramy wszystkie płytkiwości, umieszczamy nowe płytkiwości i zaczynamy nową fazę. Po 5 fazach gracze będą kończyli grę. No i na koniec gry gracze będą otrzymywali 1 punkt za każdy niesprzedany towar, który mają na planszy, 1 srebrną monetę, którą mają przy sobie, 1 punkt za każde 2 żetony pracowników, no i punkty za klasztory, jeżeli takie mają, ewentualnie płytki, tarcze. No i po podsumowaniu wygrywa ten gracz, który ma tych punktów oczywiście najwięcej. Okej, o Zamkach Burgundii naprawdę powiedziano wiele. Edycji Zamku Burgundii też jest już kilka. Ja miałem tę wersję podstawową, czyli tą pierwszą edycję. Recenzję również znajdziecie jej na kanale. Ona jest bez tych rozszerzeń, ze starszymi grafikami. Jakie są moje uczucia po tych zmianach? Przede wszystkim aspekt wizualny. Moim zdaniem poszło to na plus. Te barwy są bardziej soczyste, wygląda to ładniej. Widać, że tutaj postarano się o to, żeby ten wygląd był bardziej atrakcyjny. Niemniej jednak dalej to wygląda takie niemieckie euro, ale dużo lepiej niż ta poprzednia, pierwsza edycja. Oczywiście tutaj są na forach zdania podzielone, niektórzy wolą starszą edycję, inni wolą tą. Ja naprawdę jestem zadowolony, jeżeli chodzi o ten aspekt wizualny. Jakościowo również też tutaj Zamki Burgundii w tej wersji big boxowej od Ravensburgera też nie mam tutaj jakichś zarzutów. Jakościowo te płytki są bardzo dobre, mamy wypchane pudło po brzegi i za to wszystko płacimy około 150-160 zł. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra cena za to, co dostajemy w pudełku. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, tu rozgrywkę w zamkach już naprawdę, tak jak mówię, powiedziano wiele. Na moim kanale również ta była recenzja o zamkach. I dalej jestem przeświadczony o tym, że to jest jedna z top 10 gier moich w kolekcji, którą ja będę do niej wracał. Chętnie w nią zagram, jeżeli ktoś mi ją pokaże, będzie chciał ze mną zagrać. Ewentualnie ja będę chętnie ją pokazywał innym graczom, bo to naprawdę jest klasyk wśród gier planszowych, wśród tych euro gier strategicznych, bo naprawdę rzeczy, które znajdziemy w tej grze, mechaniki, które są tam zawarte, są naprawdę rewelacyjne i naprawdę to wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Ale skupmy się właśnie na tym big boxie, czyli na tych dodatkowych rzeczach, które tutaj znajdziemy. A mianowicie dostajemy nowe płytki włości, są to budynki na przykład, są to też klasztory, które powodują, że dostajemy nowe jakieś akcje. Na przykład mamy nowy biały zamek zwykłego, który w końcu aktywuje nam białą kość, która leżała sobie z boku i była wykorzystywana tylko do rozmieszczania towarów. Fajna rzecz. Mamy również karczmy, które dodatkowo pozwalają nam, tak jakby był takim jokerem, pasuje do każdego pola na planszy i dodatkowo rozszerza nam te pole o jedną powierzchnię. Dzięki temu możemy zdobywać jeszcze więcej punktów za zamknięcie pól. Dodatkowo mamy jeszcze szlaki. Szlaki są tutaj bardzo ciekawym rozszerzeniem, moim zdaniem, które pozwala graczom troszeczkę w inny sposób już korzystać z tych towarów, które pozyskali. W podstawowym rzeczy była normalna sprzedaż i po prostu gracze starali się zebrać ich najwięcej i zdobyć sporo punktów. Teraz gracze starają się jak najszybciej pozbyć się towarów, tak aby pasowały do szlaków, które mają nas przed sobą. I to też rozłożenie tych szlaków powoduje, że za każdym razem ten i będzie inny układ szlaków, inaczej będziemy chcieli pozyskiwać towary, a na tych płytkach są tak naprawdę dodatkowe akcje dostępne, które są w grze i powodują, że możemy jeszcze więcej sobie zapunktować i jeszcze więcej zrobić podczas gry. Co mamy jeszcze tutaj w grze? Mamy również tarcze. Te herby. Te herby powodują, kiedy gracz zdobywa taki herb, będzie mógł sobie go mieć na swoje włości i on cały czas staje się aktywny i dzięki temu również też mam różne strategie. Gracze będą starali się w tą stronę iść, co dają mu te właśnie herby, bo niektóre dają punkty na koniec gry, niektóre są stałą zdolnością, które powodują, że coś dostajemy, jeżeli robimy coś podczas gry. Dodatkowo mamy wariant jednoosobowy. Dodatkowo mamy również dodatek drużynowy, więc możemy grać sobie dwóch na jednej dużej połączonej planszy włości. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj, co dostajemy w tej grze? Chyba wszystko. To są chyba takie te rozszerzenia, o których ja chciałem wam powiedzieć, które moim zdaniem są warte
warte uwagi. Więc jak widzicie, jeżeli macie tą pierwszą edycję, podstawową wersję i chcielibyście sobie urozmaicić tą rozgrywkę i jeszcze bardziej stworzyć, żeby gra stawała się jeszcze bardziej regrywalna, bo i tak gra Zamki Burgundii jest bardzo regrywalna, bo tych żetonów jest bardzo, bardzo dużo i za każdym razem ten układ na planszy jest zawsze inny. Tutaj powoduje, że gra staje się jeszcze bardziej regrywalna i jeszcze więcej rzeczy mamy do robienia. I myślę, że to jest naprawdę świetna, świetna edycja. Ja jestem z niej bardzo zadowolony, bardzo Was zachęcam. Jeżeli jeszcze nie mieliście zamków Burgundii, nie graliście w te zamki, to śmiało weźcie sobie tą najnowszą edycję od Ravensburgera w Big Boxie. Jeżeli macie tą podstawową wersję, spróbujcie zagrać u kogoś, gdzieś na jakimś konwencie, w tę właśnie Big Boxową wersję i myślę, że Wam jednak przypadnie do gustu. Myślę, że Zamki Burgundii w wersji Big Box od Ravensburgera warto mieć na swojej półce, jeżeli jesteś fanem gier euro, gier strategicznych, no i oczywiście fanem Felda. Ja jestem, uwielbiam grę pana Felda, naprawdę mam większość jego gier i jestem tutaj z nią w niej zakochany. Mówię, jest to jedna z moich top 10 gier wszechczasów, które w ogóle grałem, więc ja ją uwielbiam. Ja Wam gorąco polecam Zamki Burgundii. Także dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną. Dziękuję Wam za to, że oglądacie mnie. Subskrybujecie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to zapraszam Was do tego bardzo serdecznie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się materiał i widzimy się w następnej recenzji. Trzymajcie się, do zobaczenia.